Ozorkowie odbywa się właśnie jarmark bożonarodzeniowy i potrwa on aż do niedzieli do godziny 20. Znajdujemy się na jarmarku bożonarodzeniowym w Ozorkowie. Jestem twórcą świec sojowych. Świece przede wszystkim są wykonane ręcznie. Jest to wosk sojowy, czyli dużo zdrowszy niż parafina. Wszystko, co tutaj widać na tych świecach, wykonuję ręcznie, czyli te wszystkie ozdoby, tutaj jest bita śmietana, to jest wszystko praca ręczna. Są różne też zapachy, przede wszystkim zapachy świąteczne, takie jak pieczone jabłko czy wanilia. Zapachy są przeróżne, są różne kształty też tych świec, także polecam serdecznie. Edycja takiego jarmarku bożonarodzeniowego w Ozorkowie. Czy uważa Pani, że taką tradycję warto kultywować i tego typu działalność, którą ludzie prowadzą, warto pokazywać? Tak, warto podtrzymywać taką tradycję. Proszę Pana, jarmark zaczął się o godzinie 13. Trochę jest w tym roku za skromny, ale jutro jest drugi dzień, to myślę, że jeszcze tam kilka budek dołączy, prawda? Bardzo ładnie będzie, jak światełka zostaną zapalone, zaświecone, wtedy będzie cały urok, prawda? Reprezentuję koło gospodyń wiejskich z Tkaczewa, gmina Ozorków. Mam w swojej sprzedaży chleby wiejskie z mąki żytnej na naturalnym zakwasie, gdzie mamy tutaj tylko mąkę, wodę, ziarna i zakwas. I oczywiście ciasta drożdżowe, jak kiedyś babcie nasze piekły, jaja, mąka, olej i drożdże. I tak propaguję zdrową żywność na terenie gminy Ozorków i w powiecie zgierskim.
tej strony pasieka rodziny Gromińskich. Zapraszamy po naturalne miody, różne odmiany. Pasieka znajduje się w miejscowości Wiktorów. Mamy naturalne miody do herbatki, na kanapeczkę, także zapraszamy serdecznie.